Powiedzmy, że oba sklepy, zarówno sklep Michała, jak i sklep Jacka, są przedsiębiorstwami notowanymi w obrocie publicznym. Co oznacza, że akcje obu spółek można kupić na giełdzie papierów wartościowych, na przykład na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Załóżmy, że kurs zamknięcia, czyli cena akcji na zakończenie danej sesji, w przypadku sklepu Michała wyniosła 21,50 zł za akcję. Natomiast w przypadku sklepu Jacka cena ta wynosi 12 zł za akcję. Chciałbym się przyjrzeć tym wielkościom w kontekście tego, na ile rynek wycenia oba biznesy, mając na uwadze właśnie cenę akcji. Rozważymy to w stosunku do wartości księgowych zapisanych w bilansie. Przypominam, że w obu przypadkach wyemitowano 10 tysięcy akcji i wartość udziału, przynajmniej ta księgowa, ustalona jest proporcjonalnie do wielkości kapitału własnego, który zaznaczony jest tutaj, jeszcze podkreślę. Czyli żeby otrzymać wartość księgową udziału, dzielimy kapitał własny przez ilość wyemitowanych akcji. Jeżeli zatem inwestorzy chcą zapłacić za jedną akcję sklepu Michała 21,50 zł i w obrocie, czyli inaczej dostępnych na rynku jest 10 tysięcy akcji, to wartość rynkowa spółki to jest 21,50 zł razy 10 tysięcy akcji. Czyli 215 tysięcy złotych. Ten iloczyn, czyli cena akcji razy ilość akcji dostępnych na rynku, to jest coś, co nazywamy wartością rynkową spółki, albo inaczej kapitalizacją przedsiębiorstwa. A oznacza ona wartość, na którą rynek wycenia dane przedsiębiorstwo, a dokładnie wartość kapitału własnego. Powtórzmy ten tok rozumowania dla sklepu Jacka. Cena za akcję to 12 zł. Ilość akcji jest taka sama, czyli 10 tysięcy. Mnożąc obie wielkości otrzymujemy 120 tysięcy złotych. Inaczej mówiąc, w przypadku sklepu Michała wartość księgowa kapitału własnego wynosi 135 tysięcy złotych, ale wartość rynkowa w rzeczywistości wynosi 215 tysięcy. Z kolei w przypadku sklepu Jacka kapitał własny został określony na podstawie bilansu i wartości aktywów na 35 tysięcy złotych, ale jego wycena rynkowa wynosi 120 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że zrozumieliście nieco lepiej, jakiej części bilansu dotyczą akcje i czego dotyczy kapitalizacja, czyli wartość kapitału własnego wyceniana na wolnym rynku.